Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019, seria Polskie Gospodarstwo, odcinek 80. No, postaram się za półtorej godziny go wrzucić, czyli na 12. No, dlatego, bo są dwa odcinki dziennie i dzisiaj o 18 Ravenport, który już jest wrzucony na kanał, zaplanowany, także o 18 na pewno będzie Ravenport, a nie tak jak wczoraj było o 19. Na pewno o 18 się będzie, bo już mam go wrzuconego i zaplanowanego, także spokojnie. No i a my bierzemy sobie dzisiaj kombajn, jedziemy musić rzepak, bo jest 2255, to jest, no jak tak, no, nie najgorsza cena, soja 3900, także no. Także pierwsze lecimy w rzepak, a reszta co zostanie, no to, co zostanie odcinka, to polecimy jeszcze w soję, jak się uda. To coś nie mogę, a tu jest znaczek, dobra. Bo nie mógłbym coś headerka zapiąć. No tak sobie postanowiłem, że kombaj tu... Ale dobra, tych worków nie usunąłem dalej, bo... Dobra, aż na pole sąsiada wyjechałem. Ale ważne, że wyjechałem w miarę jakoś bez szwanku. No i ciśniemy tym moim Holandem pięknym. 60 na godzinę prawie. Jakby się tu rozłożyć? A rozłożymy się tak, o. Tak. Tak, no i po rzepaku już będę miał 140 tysięcy chyba, co chcę na te landy wydać. A sobie biegałem wczoraj. Wczoraj? Nie wiem. Kiedyś tam biegałem, chyba wczoraj, nie pamiętam. Wczoraj albo przedwczoraj, ale chyba wczoraj tu byłem. Wczoraj chyba byłem ogarnąć, no. Jo, wczoraj tu byłem na serwerze. Ogarnąć. No tak sobie biegałem po polach. To sprawdzałem, że nawet bardzo dobre pola to są do kupienia. Bo tu jest, no akurat te ziemniaki to nie, ale... A tutaj jest jęczmień i pszenica. Jest jęczmień, a tu są na tych dwóch polach jest pszenica, tu jest jęczmień, a tu jest ten, jak on ma, owiec. No i także ładnie to wygląda. I tutaj jakieś ty pola też by można było kupić. Tutaj. O, piątka z szóstką kozacka. Bo szóstka jest urośnięta. Jest urośnięty rzepak. Ale nie, nie, my nie kosimy na razie sąsiadowego pola. Tylko tu przelecimy sobie naszym. Bo tu jest miedza, jak widać. Ale w następnym odcinku już tej miedzy nie będzie. Bo w tym odcinku będzie wykupione to pole. No, także ja muszę ukosić... 12? Nie. Nie wiem ile nawet. Czekaj, muszę ukosić, żeby kupić pole tutaj, ten land. On jest 30 tysięcy kosztuje. Czyli ja, żeby ten land kupić, to ja muszę mieć kasy 30 tysięcy, a mam 12, czyli potrzebuję... No, 10, około tam 11 ton chyba. 11 ton rzepaku potrzebuję, żeby wykupić ten land. Wie to, no to już nie będę równo tego terenu, bo to zostały też jakieś ze 3 sezony. To dużo sezonów już nie zostało do końca. Także no, nie będę tego równał, bo nie opłacam się. A tak jak trochę bokiem pokoszę, to nic się nie stanie. Albo dobra, ja zrobię tak, o. Tak se przejadę, dołem. Tak się przejadę i to se zetnę, jen. Bez problemu. 7 ton razy 2. To już mam 14 tysięcy. I tam końcówka jeszcze. Prawie 300. A to. To na oparta jego 10 ton by wystarczyło. Siewnik wziął normalnie, także. Ja tam się nie ten. Od tej strony chyba będę kosił, dlatego tutaj sobie ustawiłem GPS-a. Na raz dwa pójdzie to pole. Postaram się, żeby szybko poszło. No bo tam była łąka i dlatego tutaj trochę. Albo krzywo odjechałem głębosze, nie wiem. Też tak mogło być. Elegancko wygląda to koszenie tego rzepaczku. Duże pole, także... A, także trochę będę kosił, ale myślę, że powinno raz dwa. No i elegancko są ten cienień od gnizła. Kozacko się gra na nich. No ja. A tylko, że rzepak jest na warmiance, dobra. A tam chyba obok był owiec, tak? Nie, pszenica. A obok była pszenica do koszenia. Ale
Damy radę jakoś. Jakoś damy radę to pokosić. Wszyściutko. Bez poprzeczniaczka, bo tu nie ma poprzeczniaczka robić bez sensu. Po co obierzeć tą... No, po co obierzeć tą drogę, tak? Jak można tak przejechać. Tam do ciągnika nie dojadę, no bo... To taki plan nie był. Dojadę do końca, nie dojadę, proszę pełno. Ogólnie to ja wcale nie planowałem, jak to ma wyglądać, pole. W sensie pole. Jak to ma być, no, koszone. Ale raz naokoło na pewno chciałem oblecieć. Tego jestem pewien, 100%, że raz naokoło na pewno chciałem oblecieć. No i teraz już mnie stać na ten land. To bym musiał pojechać na skrót, żeby ten rzepak sprzedać. A tego to mi się nie chce robić. Dobra, pusty zbiornik, to lecimy dalej. Też lubię tego kombajna z tego względu, jak już mówiłem, na Ravenporcie. A nie, dobra, wy tego odcinka jeszcze nie widzieliście, zapomniałem. Zapomniałem, żeby tego odcinka jeszcze nie widzieliście. Bo my mamy na Ravenporcie nagranego na zapas. Ja mam jeszcze trzy odcinki chyba. A nie, dwa na pewno mam. Dwa odcinki z Ravenporta jeszcze mam na dwa dni. Czyli mam na jutro, czyli na piątek i na sobotę. A na niedzielę już nie mam Ravenport. Myślę, trzeba będzie zaciągnąć artystę później. I no, tylko tam trzeba będzie trochę pokosić pól. Albo zrobię po prostu timelapsa. O, timelapsa zrobimy z tego. Z tych żniw. Jo. To będzie dobry pomysł. No, tam chyba zostały 4 odcinki do końca. Tak mi się coś zdaje. Nie wiem, nie liczyłem. Ale tak na moje łoko. Dobra, clean skoszony, także lecimy teraz po długości. Jak tutaj? Bo od tej strony polecimy. Jeszcze zastanawiałem się przeciąć czy nie, ale jednak chyba polecę tędy. A, bo ja mam 13,5 na nawigacji, dlatego. 13,7 daj. Dobra, ten pierwszy raz już przejedziemy zakładką, ale kolejny już będziemy jechać na pełen tędy. Ten przejazd to jest zakładką, na sobie przejadę tam tyle, to tam już. Chwalić to. No i header jest na 17 skręcony jak zawsze. No, rzepak na pewno chce skosić na odcinku. No, soja już niekoniecznie. No ale, no, będzie dużo kasy. Będzie dużo kasy. Dlatego chcę zrobić taki jakiś odcinek ze żniw. Jakiś może dłuższy trochę. Mamy 10 minut już. A my objechaliśmy co? Dosłownie w koło tylko pole. No tylko w koło pole objechaliśmy, już mamy 10 minut. Ogólnie jakbym kosił od początku odcinka, już bym miał tutaj na polu kombajn postawiony, to też by szybciej szło, inaczej wyglądało. Dobra, tutaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, tu się przetniemy. Chciałem jeden bliżej przejechać przejazd, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. I chyba ja sobie kombajny będę jeździł pod przyczepę, bo widzę, że tak w miarę dobrym miejscu stoi. Czy jakby trochę niżej stała. A na tym klinku to też lepiej by wyszło. Gdyby troszeczkę niżej stała przyczepka, to też by było lepiej, ale... tam kombajn szybki jest, tak że będziemy sobie podjeżdżać do niego najwyżej. Bez problemu. Damy radę. A ja. I kosimy sobie nie Holandem. Tego sojusznika nie chcę kupywać, ale tutaj ten nam. Tutaj w tym. Po tym sezonie żniwnym będę miał dużo nowych pól kupionych. Nie wiem ile zarobię, ale z soi na pewno dużo zarobię, bo jest za 3900. A także soja to mnie uratuje tutaj życie. No i wtedy też będzie. No, jeden sezon krócej, tak? Bo jak już będę miał tutaj wykupione i postaram się ten środek już na maksa wykupić. Mówię, postaram się wykupić, bo nie wiem, czy mi się uda go wykupić. Tutaj, że ten cały środek miał tutaj mapę wykupioną, tylko lewa i prawa zostałaby. Dobra, wysypujcie. A ja chcę zobaczyć jedną rzecz. A, dobra, zapomniałem, że jest pełna przyczepa. Zrobimy sobie taki myk, że weźmiemy sobie kredytu. No, weźmiemy sobie kredyty, żeby pole tutaj numer 6 kupić. A, jeszcze 5000, może nie. No to po odcinku sobie zwrócę.
No i mamy nowy landik. Elegancko. O, przejdziemy tędy akurat. Tą przecinką. Szóstkę skosimy. I ten taki dziwny tutaj kawałek po lewej skoszę, co został? Go skoszę i potem tam się przejadę na tą przecinkę moją. Tam będę od tamtej strony kosił po długich. No, tą przecinkę teraz skoszę jakoś tam w najbliższym czasie. W najbliższym czasie, czyli... No, czyli po odcinku. O, właśnie, ja chcę na pszenicy, bo pszenica chyba nie była w dobrej cenie. No nie, nie jest w dobrej cenie. Także pszenica będzie lecieć na nas i losek. Zawsze to trochę rzepaku zyskam, tak? Dzięki temu. A rzepak jest drogi akurat. Dzisiejszego dnia jest drogi rzepak, także no, zawsze na plus. Te 3 tony do przodu będzie. Znaczy, no 3 tony to... To jest 2 tony będą tego rzepaku może. Ale zawsze mieć lepiej te 2 tony więcej niż nie mieć tych 2 ton, tak? Bo 2 tony to dadzą mi 5000 prawie. A 5000 no to jest... No, to jest jedna... No, kawałek kredyt do spłacenia, o. Wszystkie kredyty wtedy bym mógł spłacić dzięki temu. No bo mam 115 tysięcy. No na osi nie mam chyba trochę więcej. Ale to nieważne. Na ramy poczcie to już nie mówię ile mam kredytu, bo to jest... Dosyć ładna liczba kredytu. Ale tam są żniwa, także tam... No. Będę spłacał trochę po sezonie teraz. I w ostatnim odcinku będziemy musieli cały kredyt spłacić, czyli już będzie farma o 1 milion mniej warta. Bo na czysto musimy być, chyba. Jakoś tak zrobimy, zobaczymy. Albo uda mi się tak zrobić, że nie wiem w sumie jak. 5 ton, a tam przyczepa jest pełna, no nie, jeszcze tam trochę. Trochę brakuje do tej przyczepki. Jeśli zrobimy sobie kółeczko tutaj po mojej przecineczce, tak? I się dosypiemy elegancko. Pojadę tu i przecinką i wtedy jak wrócę się z wysypania, to tylko ten jeden przejazd tutaj dokończymy na tej przecince, zrobimy i będzie gitara. Będę tam wtedy bliżej kosił. No tak trzeba zrobić. No a odcinek ostatni, albo może zrobię, nie wiem, zrobię może... Może zrobię tak, że... Że zrobię sobie ten napsa z tych żniw tutaj, co teraz nagrywam. Po prostu tutaj nagram sobie 30 minut, tam 40, po prostu ten cały rzepak skoszę. A po prostu nagrywanie będzie lecieć dalej, sobie obetnę i sobie przyspieszę ten moment tam. Żeby też film nie trwał długo. No. A nie chcę też wszystkiego poza odcinkiem kosić. Bo to bez sensu było, jak ja bym tylko miał to pole na odcinku. To miałem tylko na odcinku skosić, a te wszystkie moje pola to są poza odcinkiem, tak? No na pewno owies i pszenicę poza odcinkiem, ale chciałbym soję jeszcze walnąć. Na pewno jedno pole soi, jak nie dwa walne. Zobaczymy jak to wyjdzie. Lecimy sobie tym przejazdem, bo czasem jakbym nie dojechał. Już teoretycznie jakbym nie dojechał, to mógłbym tym krótszym mógłbym jechać. Mógłbym sobie tym krótszym jechać, ale dojadę chyba. Powinienem dojechać. Ale tutaj tego rzepaku nawet ładnie leci. A nie, tu nie wymaga wapna, przecież ja to wapnowałem. Ja to wapnowałem świeżo, no tak, zapomniałem. Zapomniałem, że ja to wapnowałem. No i teraz robimy tak, że będziemy od razu kupywać... No, te landy tutaj. Myślę, że za te 36 ton to jakieś 80 tysięcy powinno dać. Powinno dać. Czyli 80 tysięcy to będzie na jakieś półtorej landu. To tak średnio. Dobra, nie dojadę. No nie dojadę. Ale zrobię sobie trochę inny sposób teraz. Że ja sobie ciągnikiem podjadę. Niech tutaj kombajn sobie już stoi, się nie rusza. No ja tu tylko 9 ton wezmę od niego. No ale tutaj te przyczepy dają radę jeszcze, ale na pewno będę dokupywał drugi zestaw. O właśnie, drugi zestaw za 50 tysięcy będę kupował. Też takie same przyczepy. W sensie budowa tych przyczep taka sama, że no... Dwuosiowe, tak? O to chodzi. No jedziemy, one będą trochę pojemniejsze, ale no, nie dużo. Dużo pojemniejsze nie będą.
Tam będzie chyba różnica może 8 ton. No i lecimy sobie na tą warmiankę. To sprzedać. Ten rzepaczek. To wszystko będzie pokoszone, czyli byście bawełna do likwidacji, no bo... Wiadomo, ja bawełny nie potrzebuję, bo po co mi bawełna? A jak mam tylko jedno pole, no to nawet nie opłaca mi się... No to w ogóle nie opłaca się bawełny robić, tylko... Tam pod głębość pójdzie i... Nie wiem, może kupię trójkę. Jak się uda. O, zobaczymy wtedy... Czy by się... Oła. Czy by się nie opłacało wypożyczyć tę przystawkę do słonecznika? Tą 12-metrową to w sumie raz dwa by było pocięte. Ten słonecznik. No tam dużo pola nie ma. Ale rozerwie burty zaratał. Ale kasiora leci. Pięknie. Pięknie ta kasiora leci. Podoba mi się. 80... No 1000. Tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem, tak miało być. Elegancko. 81 tysięcy. Co daje nam... O, prawie land z trójką. Bo trójkę pewnie kupię kiedyś. Znaczy no kiedyś, wolałbym teraz kupić. Żeby ten środek mapy już mieć wykupiony. Ale soi na pewno będzie mnie stać na trójkę. Tam na tej 32 to małe poletko też bym z słonecznika skosił. No bo tam nawet ładny kawałek tego słonecznika jest. A słonecznika jest aktualnie za... A, 1800. Także teraz cena jest słonecznika no, słaba. O, tutaj sobie staniemy do wyjazdu. I elegancko. Czy zostali do wyjazdu to mogłem już obrócić się. A. Dobra, to lecimy dalej kościć. Robimy sobie dwa przejazdy, znowu będzie zbiornik. 6 ton. Albo dobra, ja się wysypię, bo nie wiem, czy ja dojadę w ogóle. Znaczy, w tamtą stronę bym dojechał, ale z powrotem już bym nie wrócił. Że skoro tu są przyczepy, to czemu z nich nie skorzystać? No jo. I tak to można kosić. Znaczy no, na wstecznym to nie będę jechał, no bo trochę za długo czasu by zajęło. Ale tu są dwa poprzeczniaki wycięte, także elegancko się zabija. Tutaj włączamy nawigację i lecimy. Odcinek to jest 80, jak mówiłem. No ale myślę, że jak dobrze pójdzie, no to przed setnym powinniśmy skończyć. O, tak chciałem powiedzieć. Powinniśmy skończyć. Bo mamy 80, nie, mamy 23 krowy. A mleko sprzedałem, tak, mleko sprzedałem. Jo, przypominam sobie, że mleko sprzedałem przed odcinkiem. Dlatego miałem 12 tysięcy, a tak miałem chyba 1000 na koncie. Miałem 1000 chyba na koncie i sprzedałem mleko, to miałem dlatego 12 tysięcy. No i tak to wychodzi. No i te mleko, te krowy to zaczynają chociaż mi jakąś kasę dawać wreszcie. Może nie są to ogromne ilości pieniędzy, no ale... Jak po 4000 litrów sprzedaję, no to za dwa, no to... Za 2800 mleko jest za... No raz było zapotrzebowanie za 3600. No czyli jak jest... No dobra, cena tam 2600 staram się sprzedawać zawsze. Wtedy jak mam te 5000 litrów, no to wtedy jakaś tam już... No, jakieś tam 15 tysięcy już jest, tak? Czy już na jakieś tam 1/3 landu można powiedzieć, że jest. Nawet nie całe 1/3. A już jakieś tam drobne sprawy są. Czy mleko to głównie mi opłaca ceny nawozu i tego, nie? A, bo teraz w tym sezonie miałem tutaj rozrzucać obornik, bo oborniczka 58 ton. No to będzie 6 rozrzutników prawie. O, gnojowizu na 72 tysiące litrów. Ale pewnie po tym odcinku jeszcze będzie bardzo dużo czasu skipowane. Będzie dużo czasu skipowane, bo czeka na cenę soi. Czy nie soi, tylko tego. Owsa.
co na owsa i tego. Pszenicy, bo ja mam pszenicę. Tam jęczmień to tam sprzedam za tą cenę, bo dzisiaj jest koszy ten jęczmień. Bo jęczmień jest bardzo dobra cena za niego. Także jęczmień od razu na handel pójdzie, bo tam mam chyba na 31 mam chyba jęczmień. Na tym moim nowym przyszłym polu jest jęczmień, także no. Elegancko, ja robię kółko i mam 9 ton w zbiorniku. No, czyli jeszcze pełna nie jest, dobra. W dobrym miejscu sobie postawiłem tę przyczepę, bo nie jest daleko. Tylko elegancko jest. Elegancko jest. Ile tu? 3 przejazdy? A 3 albo 4 przejazdy tutaj są. No ten ostatni długi jest taki robiony. To jest ostatni długi przejazd na tym polu i potem... A, 11 już, dobra. I potem będą te krótsze tam 3 przejazdy. Także elegancko też. O, Michael, siema. Siema. No. I no. O, i po prostu no, i tyle w temacie, i no. No i Michael przyszedł, no. Dobrze. Jestem, halo kolonia, tak? Nie, polskie. Tak. Ale mam plan. Mam plan. Wykonam gosa. Nie, morda nie. Aha, ja w sumie ten lamp mogłem kupić, ale dobra, nie kupuję go na razie. Bo nie stać, ale no poczekam sobie, aż rzepak sprzedam cały, tak? Bo tu będzie jeszcze zestaw rzepaku z tego pola. Mm-hmm. Ale dobre ceny na tym polskim gospodarstwie trafiłem na ten odcineczek. Zacząłem o 9:00. No, a jest 11:00. Myślałem, no mieliśmy być o 9:30, nie? Tam umówiłem z tobą. No, a cię nie było. I myślałem, że to w pół godziny posprzątam, nie? Wszystko cacy. I dopiero jakieś gdzieś bym domu skończyłem, nie? Dobrze. Cieszę się twoim szczęściem, tak? No. No ale teraz jest czyściutko. Oj no. Teraz wszystko dziwnie, bo mikrofon ma z prawej strony, w sensie to ramię mikrofonowe ma z prawej strony. I no. No. Dobrze, wszyscy wiemy o co chodzi, tak? Tak właśnie, dokładnie, no ja. Nie bardzo. No i te 5 hektarów rzepaku, czy ile tu było, to już będzie zaraz machnięte. A ty tam kiedy kończysz Polskę, ile ci odcinku zostało? Czy tam pól? No, w dzisiejszym odcinku będę kupował 2, 4, 6, 7. Około 10 pól będę w tym odcinku kupował, tak? No, to ile ci zostanie? No, to mi zostanie 3, 6 i prawa strona. nie wiem, to jest 15-20 pól zostanie. Ale te landy są... A dobra, nieważne. No akurat kiedyś taki land, który za ponad 100 tysięcy jest. Ale to są landy po 30, po 40 tysięcy, po 60. No a czyli jakieś około miliona jeszcze na pola wydam. Leciutko. No ogólnie to... No. To jak mniej więcej ile ci zostało? To zostało mniej więcej, jak dobrze pójdzie, to 2 sezony. Także trawę ostatni sezon mam na tym polu, jeden i ostatni. I wszystko już będzie, no, będzie przerabiane na pola, zwykłe, dochodowe. Na pewno sieje dużo rzepaku i soi. Bo teraz ogólnie mam dzisiaj soję za 3900, a rzepak mam za 2300 prawie. Jęczmień za 1400 jest, z tego co widziałem. A ja ten jęczmień sobie od razu chyba skoszę na tym nowym polu. Dobra, rzepak skoszony i tu było hektarków, już mówię ci, prawie 6 hektarków, tak? Elegancko. Dawaj, niech Holand, jedziemy z tobą. Z takiego pola 66 ton wyciągłem rzepaku? No bo tam było 36, tam był pełny zestaw i tu mam 30 ton. No jo. No to 66 ton rzepaku, czaj? Wyciągłem z takiego pola. A to jakieś duże, duże pole nie było. Znaczy no... Największe jakie miałem, no ale...
Ale jak jest tak zbytnio duże, to jeszcze nie jest największe, jakie da się stworzyć na tej mapie. No i za to powinienem dać, dostać 60... 70 tysięcy kolejne. Dobra, także tylna Q i tutaj, w sensie I się wysypuje, a nie Q. Dobra. Dawaj kasa, dawaj kasa. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, i mam 150 tysięcy. Za rzepak. Dobrze, a ja se pójdę tutaj, a wy nie wiecie gdzie. Dobra, kupuję te... Obejrzę sobie top 10 najbardziej wyczekiwanych rzeczy w Farming Simulator 2021. A to oglądałem. 21. No na pewno tego nie oglądałeś, bo to wyszło godzinę temu. Oglądałem, nocura. Halo. A da, taura. Okej. Okay. To jaka miniaturka, jaka miniaturka? No, sabby. No ale sady, no. No tam są chyba jabłka. Dobrze. No, no to mówię, że oglądałem, to się ten kłóci, że nie. Dobrze, tutaj gaszę. Jadę kosić ten jęczmień, bo z tego jęczmienia też dostanę pieniądze. Dobra, ile masz minut? 30. Dobrze. A co? A, nic. Za mało? Rozumiem. Tak, 2 godziny. Teraz jak tu przejechać, bo to same drzewa są. Czyli ja muszę chyba przeskoczyć przez moje pole. Dobra, jadę przez to pole, bo tu będzie mniejsze straty będą przez to pole. Powiem ci, że tak na moje pole nie przejeżdżałem, jak teraz przejechałem. Ej, ale będzie tego jęczmienia z tego pola. Jęczmień sypie. No, a to jest malutkie pole, które kupiłem. Dobrze. Ja zrobiłem 2 poprzeczniaczki, już mam tonę. Zrobiłem odległości może 100 metrów. Może gdzie tu nawet 100 metrów nie ma. W dwie strony. Nie ma szans, że to było 100 metrów. Ale capuję ten jęczmień. Owsa nie koszę, no bo nie koszę. No bo nie potrzebuję. No bo nie. No bo nie, po prostu no bo nie. No i ja zaraz przeskakuję na sojen. Też mi się tak zdaje, że dobrze. Tylko myślę, jak tam przeskoczyć na to pole, żeby nie było... To pole? Nie, no to pole nie. Ale te pola są świetne na tym mapie, nie? Że ja robię moim kombajnikiem 3 przejazdy i mam skoszone, tak? No jeszcze tylko 29 mi została z tej listy do kupienia. Co chcę kupić i tutaj te 2, czyli to będzie... 90, to będzie 190 tysięcy tam muszę jeszcze wydać. A soj na luzie będę miał tyle, także... Bo środek mapy już będzie kupiony cały. I tylko zostaną lewa i prawa strona. No i te łąki na samym dole, ale to tam łąki są tam w miarę. No także, no. Z jęczmienia jeszcze zarobię sobie z 10 tysięcy, tak? Tak. Bo zebrałem z tego 6 ton ponad. Zebrałem z powierzchni 40 arów. 40 arów skosiłem i mam 6 ton 300. Teraz to chyba przejadę na to pole z soją. Tylko właśnie myślałem jak. Zobacz jak. Czy chcę przejechać przez obie przekosić, czy przejechać normalnie? Dobra, jadę normalnie tak, o, na kołach. Przez obie. Takie śladce fajne zrobię. Ale ten New Holland jest kozacki, nie tego Blanka, kurde. Że ja tu tempomat włączam, on od razu 60 zapierdziela. No i że ten kombajn jest, no, fajny. No a ten kombajn jest typowo pod polską wieś. Bez kity, nie? Też mi się tak zdaje, Michael. Aha. Cieszę się, że tak też uważasz. Kurocia. Obrót mogę ci. Dobra. Najwyżej poprawimy sobie po nim troszeczkę. Niech on ino kosi. A ja nie pamiętam, gdzie ten owiec był. Znaczy, w sensie owiec. A warmianka, to elegancko. Akurat za mną to. Będzie halo głębosz akcja.
kolejnym. Falogłębasz? Tak, będzie później, bo tu będzie troszeczkę do powiększania, tak? Ty chyba jeszcze wiedziesz, że... Nie, no tak nie wyjdzie, dobra. Wyjdzie elegancko, co? No, co robisz po nagraniu odcinka? A co mogę robić? Nie wiem. Halo, Shotcut? A, dobra. No, bo ja go muszę dzisiaj wrzucić. No, dobra. Dobra, New Hollandek sobie kosi, a ja mógłbym w sumie już... No, dosypać TMR-u moim krowom, o. Tego dawno nie robiłem. Także tutaj ciągniczy na środku pola zostawić. Kombajn sobie tutaj da radę, tak? On to będzie kosił całe 8 minut. A tylko, że on tu ma więcej kręcenia niż koszenia, także... Ała. Gdzie jestem? Tu jest moja 30, tak? Dobra. Wysypuj ten TMR-ek. Chyba cały powinny wciągnąć. Jo, cały wciągnął. No i będzie miał już TMR-a wreszcie. No dawno tego nie robiłem. No akurat mam... Na 8 ton... 8 ton kiszonki mam, czyli akurat na 2 paszowozy. Grze wyszło elegancko. A resztę kiszonki gdzieś tam krzaki się bywali. Jak zostanie. Tam chyba 200 albo 300 kilo powinno zostać. Jeszcze tam gdzieś w krzaki się bywali. Ja słomy już nie będę chyba prasował, no bo mam tyle tych belek, że już nie będę potrzebował do końca serii słomy. No a prasować z tych upraw słomy na handel, no mógłbym tak robić, ale no nie chcę się. Potem po odcinku tyle godzin siedzieć. Żeby to ogarnę wszystko. Elegancko dałem tutaj. Na pewno siano będzie musiał zrobić. Na pewno siano, bo siana jest... No, niedużo już. Dużo nie zostało. 4 tony. Kiszonki zostały. 4 tony. Gdzie ty niech nam zawaliłeś? Pewnie w silo wycofałeś, co? A, okej. Okay. Rozumiem wszystko. Ale chłop się nadział na New Hollanda, ty. No ja postawiłem sobie ciągnika, a ty się tak perfidnie na niego nadział. Dobra, przejaś mordo. No, halo. Co? Co? Ja nic nie mówię do ciebie. Dobra. Rozumiem. Dalej oglądam. Oj, tak to jest na tym polskim wsi. Jo, ja sobie to po... no. Będę musiał po odcinku dużo kosić. Prawie wszystkie pola do koszenia będę miał. Bo chyba nie będę robił kolejnego odcinka z żniw, bo no, nie opłaca się. Bo wolę sobie zrobić. Akcja obornik chyba wolę sobie zrobić w kolejnym odcinku. Niż żniwa. No a ten TMR to sobie mieszam teraz jeden na odcineczku. Bo kombajn tak kosi, także i tak kosi, no to niech kosi. O nie, on zawali w ten! Stój ty porąbany człowieku! Jak mi przesunął tą 30 człowieku! Tak o, sobie ją wziął, zaszmatnił i przesunął. Siłowy kurs ma, bo... Bo w tą krótką stronę akurat kosi. Ale mu tam dużo nie robi, bo on lubi kręcić to. No i zostało 5200. I te 200 pewnie zostanie ta końcówka. Chyba, że mi się tak uda zrobić tego TMR-ca, że nie zostanie nic wsypać. A jak nie, to gdzieś na pole się wywali, to się przeoro. Ja tu 200 dorzucę, a 100 zostanie. Dobra, obejrzane. Mówisz? Nie mówię.
Ja też to obejrzałem. 63. Na moje obliczenie wyjdzie, że zostanie kiszonki 63 litry. Czyli będzie gdzieś na pole wywalone bardzo mocno. Dobra, jadę ten TMR wysypać i tego... A, bo on na płocie się powiesił, dobra. Dobra, wyłącz go, wyłącz go, wyłącz go. Dobrze, wyłączam. A, sorry, wyłączam. Jo. Co to jest? Dobra, będziemy kończyć, bo mamy 40 minut, tak? Dobrze, rozumiem. Będziemy kończyć już, tylko tego TMR-ca wysypiemy. Dobra, także to na tyle, ja sobie będę kosił po... A, okej. Okay. Poza odcinkiem będę sobie dalej kosił. To moje pola, eleganckie, piękne, takie na... nasojowane. Nasojowane. I o, i jak będę miał kasiory z tej soi, a na pewno będę miał, to kupię tak. Kupię ten kawałek i ten kawałek. A resztę co zostanie, nic nie kupuję więcej, tylko będę spłacał z reszty kredyt pieniędzy. Dobrze. No bo mam 115 tysięcy, także trzeba trochę pospłacać. To z tego, że na nowym porcie mamy prawie milion kredytów, tak? Mamy milion kredycików. No a na tego? Na eszocie ile mamy? Nie wiem. No też milion ponad. Dobra, ale to... Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Był Majkę w tle. Cześć. Elo, siema. Bajo, bajo. Bajo, jajo, na razie.